Miałem po półtorej minuty zapasu i niestety wszystko straciłem i dalej stoję, bo samochodziki tak szybko ruszają z miejsca, że zanim poznajdują biegi. Dzień dobry, witam 6 lutego 2024. Już chyba się przyzwyczaiłem do tego 2024, bo jeszcze niedawno zdarzało mi się myśleć i pisać zupełnie co innego. No już mamy luty, więc miesiąc to chyba wystarczy, żeby się przestawić z datą, co? Witam zatem w Dzienniku Kierowcy już w kolejnym, 6 dniu lutego i zapraszam na dzień dzisiejszy. Dzisiaj ponownie, można powiedzieć, spotkanie, znaczy ponownie, no w sumie jakiś czas nie było, spotkanie z linią 17. Linia 17, dzisiaj zaczynamy dosyć wcześnie, 13.56, ale i dosyć wcześnie kończymy, bo o 22, chociaż 9 godzin niby pracy, jakby nie patrzeć. Jadę sobie na ulicę Składową i tak jak widzicie, pogoda przepiękna. Dzisiaj od rana jest, z rana jak wstałem, to było biało, zresztą teraz też jeszcze jest po części, bo zima, o, specjalistyczne manewry Boltów. Jeździ po mieście i on nie wie, że tutaj jeden pas do jazdy na wprost. Może pierwszy raz jedzie. Pogoda ciągle nie daje znać, nam o sobie, że jednak jeszcze jest zima, jakby nie patrzeć, pomimo tego, że się ferie skończyły, to zima jeszcze nie. No i dzisiaj taka paskudna pogoda, można powiedzieć, chociaż jeszcze nie jest tak źle z tego względu, że przynajmniej wiatru nie ma. Może jest i chłodno, bo jest tam około 5 stopni i takie mokre te 5 stopni to jest tak nieprzyjemnie, wilgotno, ale przynajmniej wiatru nie ma. Pada śnieg na przemian z deszczem albo razem z deszczem i tak ma być dzisiaj cały dzień, a na północy, czyli tam w okolicach Suwałk, to w ogóle dzisiaj ma z 5 cm śniegu spaść, także to nie żarty, normalnie zimy ciąg dalszy. No ale dobra, jedziemy do pracy. Dzisiaj linia 17, zmiana w stronę Plażowej. Mam nadzieję, że naszym sprzętem, bo nawet nie sprawdzałem, i tak zmiana ze Składowej, to ja tam będę sprawdzał, ale w sumie mogłem się dowiedzieć, na co się nastawić. No tak czy siak, czymś jeździć trzeba, także lecimy, a ja zapraszam Was na ciąg dalszy. Zobaczymy, jak ten dzień dzisiaj się poukłada. Mamy dzisiaj wtorek, drugi dzień po feriach. Wczorajszym, kiedy wszyscy zszokowani, tacy trochę skołowani chodzili jeszcze, bo to pierwszy dzień po feriach, to nie każdy jeszcze jest w stanie się odnaleźć. Nie tylko po feriach, ale nawet i po urlopie, bo i tacy wiem, że są. Wrócili po urlopie pierwszy dzień do pracy, też nie potrafią się odnaleźć, wcale się nie dziwię. Ile by tego urlopu nie było, to i tak zawsze będzie za mało, prawda? No. Tak samo jak się jedzie na wakacje, dajmy na to. Masz 2 tygodnie urlopu, albo nawet masz 2 tygodnie wakacji, a i tak jak wracasz do pierwszy dzień do szkoły, czy tam do pracy po wakacjach, to też człowiek jest skołowany i nie może sobie z tym poradzić. Zatem lecimy na Składową, czekamy na zmiennika. Dzisiaj zmiana w stronę Plażowej, tak jak mówiłem, więc trzeba będzie iść na przystanek Składowa Hurtowa. Mi się za bardzo nie uśmiechnę, bo zanim dojdę, to będę mokry. Wcześniej sypał śnieg, teraz patrzę, deszcz się rozpada. No. Także tyle na razie. Zapraszam za chwilę na ciąg dalszy. No to witam z miejsca dowodzenia już. 13.08, już jestem na miejscu. Tymczasem jesteśmy na ulicy Kaczorowskiego. Jesteśmy na ulicy Kaczorowskiego i powiem Wam tak, wyjechaliśmy ze Składowej ulicy
o czasie, po zmianie. Tam może pół minuty było opóźnienia. I za każdym razem, im bliżej jesteśmy centrum, tym opóźnienie rośnie. A wszystko do tego, że co chwilę się zatrzymujemy na czerwonym świetle. W tej chwili mamy dwie minutki w plecy. Tak z ciekawości wam powiem. Pogoda jest przepiękna. Teraz już śnieg zamienił się w deszcz. A my podążamy dalej w stronę centrum. O, zaraz pewnie znów postoimy na Legionowej, na światełkach, a potem pojedziemy dalej w stronę Pałacu Branickich. I taki to oto początek dnia. Jesteśmy w centrum. Przed Pałacem Branickich na razie nie ma zbyt dużego tutaj ruchu, jak na te miejsce, jak czasami potrafi być. Bez problemu można przejechać, nawet przez tutaj, przez skrzyżowanie, nie zatrzymując się. No ale jest dopiero 13.13, więc co tu się dziwić. Za godzinę będzie już inaczej, a za dwie godziny jeszcze inaczej. W godzinach szczytu tutaj tak kolorowo na pewno nie będzie, bo skończyły się ferie i wszystko zaczęło się znowu korkować. Minutkę w plecy mamy na chwilę obecną. Także jeszcze nie jest źle, słuchajcie. Jak na początek. Jak na początek nie jest źle. Tutaj na Branickiego to będą cyrki dopiero później, w godzinach szczytu, tak jak wczoraj zresztą były. Tylko że wczoraj jeździliśmy prosto, a dzisiaj będziemy skręcać w lewo na rondzie, więc będzie znacznie gorzej. Skrzyżowanie Branickiego Miłosza całkiem nieźle. Teraz jesteśmy tutaj przy krzywym rondzie na Ciołkowskiego i to jest rondo Meyera, tak jak dobrze pamiętam. I jesteśmy, jedziemy, znaczy się w stronę Doilit. Tutaj w sumie też na razie jeszcze korków nie ma, bo jeszcze jest wczesna godzina. Ale już chwilę trzeba postać. Chwilę trzeba postać, ale to wiecie, czy z jednego pasa, czy z drugiego, to i tak trzeba postać, i tak trzeba postać. Także tu nie będę zmieniał pasów i wewnętrznym tak się ciasno jakoś jedzie, bo tutaj ta kostka poukładana, ten pas taki wewnętrzny jest ciasny dosyć, jak dla przeguba. Chyba że naprawdę jest duży korek, to wtedy można się ratować lewym pasem. Bo tutaj z obu pasów można jechać i w prawo, i prosto, więc... No i tak dalej, 13.30. na końcówce i będziemy wyruszać w stronę Herberta, o której zaraz wam powiem. A, 4 minuty aż postoi będzie. No to rzeczywiście się nastoimy. No i dojechaliśmy, słuchajcie, do pętli. Patrzę, czwórka to się panoszy tutaj na tej pętli, jakby była u siebie tylko. Staję sobie na środku i ty kombinuj tutaj, jak przejechać. A ja w międzyczasie muszę się przelogować. No i przy okazji powiem wam, że to tak, że dzisiaj niecałe 4 kółka do zrobienia, bo zmiennik już zaczął te czwarte. U mnie to pierwsze, a ogólnie to będzie w rozliczeniu 4. Więc ja muszę teraz dojechać do Herberta i zostanie nam jeszcze 3 kółeczka. O, jeszcze nie pamiętam, jak mam się zalogować z tego wszystkiego.
Także przyjedziemy tutaj jeszcze 3 razy dzisiaj, oprócz tego. Ostatni raz będziemy tutaj o godzinie 20.41, będziemy stąd wyjeżdżać, także dzisiaj wcześniej dosyć skończymy. 21.31 będziemy na pętli na Herberta i będziemy mieli zjazd stamtąd. Teraz mamy jeszcze 2 minuty do odjazdu. Na przerwy na kanapkę kiedy my mamy? A kurde, zobaczcie, przerwę na kanapkę dopiero mamy o godzinie 18.00, słuchajcie. Nie ma tak dobrze. Potem o 20.20 i o 19.09. Także przez godziny szczytu będziemy teraz, aż do godziny 18.00 będziemy jeździć bez przerwy kanapkowej, czyli 4 godziny, 3,5, 4 godziny prawie. Tak to wygląda. O, szybko minie przynajmniej, nie? O, czwórka ruszyła z miejsca. Zaraz i my będziemy się ruszać, tylko jeszcze muszę dokończyć logowanie. Także się na chwilę wyłączę, bo to nie robota, jedną ręką się logować, a drugiego, a głową myśleć o czym innym. No to jadę i ja. Jadę i ja. Co prawda, no u mnie na przystanku akurat nie ma nikogo. Nie wiem, czy tam czwórka kogoś zabrała, czy nie. Ale u mnie nie ma nikogo. A na dodatek... nic prawie nie jedzie, więc można bez problemu wyjechać. Tymczasem zalew na Dojlidach jeszcze zamarznięty, ale widać, że ten lód to jest tylko taki, wiecie, delikatnie na samej powierzchni. Już raczej nikt się tam nie odważy wejść, żeby sobie połowić ryby. Ja to w ogóle bym się bał, nawet gdyby był grubszy, chyba że mróz by był przez ładnych parę tygodni, no to wtedy inna bajka. Także lecimy z powrotem. Ciekawe, czy na Herberta znowu będzie taka krótka przerwa? Nie, na Herberta już będzie długa. W sensie ponad 10 minut chyba nawet. Także lecimy. 13.34 odjazd. Wyjeżdżamy. I zobaczymy, jak to tam się potoczy dalej. Teraz jeszcze przejazd przez Brańskiego i okolice powinien być w miarę normalny. Ale myślę, że z każdą minutą, z każdą godziną będzie coraz gorzej, a potem znowu będzie coraz lepiej. Tak jak było wczoraj zresztą. Dwa kółeczka były takie ciaśniejsze. Później zrobiło się luźno. Zobaczcie, jaki zalew. Nie wiem, czy tam coś widzicie. Jeszcze widać takie placki, gdzie niegdzie grubszego lodu, bo tam nawet śnieg leży, ale w większości jest to cienki lód. Także, żeby komuś do głowy nie przyszło sprawdzać. Bo nawet jak się rzuci większy kamień i on nie zatonie, to nie znaczy, że człowiek może po tym chodzić. No tutaj patrzę, remont wiaty przystankowej. Kurde, w taką pogodę współczuję. A zmiennik coś mówił, że naprawiają dziury na mieście. Kurna, w taką pogodę dziury na mieście naprawiać. Toż to później, jak przyjdzie wiosna, to wszystko powyłazi z tych dziur, bo to będzie mokre wszystko i tak dalej. To takie załatanie gumiakiem, ubicie dziury w to. Co prawda lepiej jak jest wzgórek taki niż dziura, że wpaść w nią można, no ale to jest tylko doraźne, tymczasowe. Tutaj też tak jakby nie można było zrobić jednego przystanku na środku, tylko dwa przystanki. Taka jest teraz polityka. Z tego, co się dowiedziałem, to nie tylko w Białymstoku, ale w innych miastach też tak jest. Na liniach tramwajowych też tak jest, że jest przed skrzyżowaniem przystanek i za skrzyżowaniem przystanek praktycznie co 100 metrów, co 150 metrów zdarzają się przystanki. Także wszystko frontem dla pacjenta, czyli dla podróżnego. Lecimy dalej. Na Brańskiego. Jedziemy w stronę centrum, ale zaraz coś czuję, że światełko nam się zmieni przed nosem. A może i nie. Może i zdążymy, ale za skrzyżowaniem za to nie ma gdzie wjechać na przystanek, bo oczywiście
samochody chyba jadą, 3 autobusy. O, i tak oto znaleźliśmy się po drugiej stronie Piastowskiej. Tutaj już widzę ciąg samochodów w stronę centrum miasta. Zobaczymy zaraz, jak tam będzie na przed Urzędem Miejskim. No, specjaliści poparkowali samochody i to zobaczcie, jak specjalistycznie. A co tam? Żeby dla pieszych zrobić miejsce, to postawili na buspasie i tyle, co tam to obchodzi. Tylko pogratulować. Na razie korka nie ma, na szczęście, pod urzędem. Także powinno sprawnie pójść ze zmianą pasa. Aczkolwiek z tyłu nadciągają posiłki, więc zaraz się pas zakorkuje. Tylko, że co ja zrobię, że tyle czasu drzwi się zamykają. A kierowcy, jak to kierowcy, będą przyspieszać, byle tylko nie wpuścić autobusu, bo to przecież plama na honorze. Wpuścić autobus, który chciałby zmienić pas. O! Czemu pan pas zmienia? Z tego też można prosto jechać. Ja za to też nie mogę podjechać bliżej, więc co mu to dało, albo mi? Niewiele. No, ruch troszkę większy się zrobił niż był wcześniej. Ale jeszcze nie jest tak źle. No dobrze, atakujemy w takim razie rondo, ponieważ tam wszyscy stanęli, żeby przepuścić panią z wózkiem. I w takich sytuacjach trzeba wykorzystać i przejechać. Lecimy zatem dalej. Jesteśmy pół minuty spóźnieni tylko, także jest wszystko ok. Kurde, takie dziury są wszędzie. Szczególnie tam, gdzie był asfalt już wcześniej łatany, bo tam, gdzie jest w jednym kawałku, to nie ma problemu, ale tam, gdzie były wcześniej łaty, to jest tragedia. Wszędzie tam, gdzie asfalt był łączony w jakiś sposób i woda zaciekła pod spód, to jest masakra. Nie dość, że jest dziura, to jeszcze leżą kawałki odłupane, takie, wiecie, jak wielkości nawet kostki takiej brukowej normalnie, i to jest niebezpieczne, bo można najechać kołem, spod koła to wystrzeli, może komuś trafić w samochód albo w człowieka gdzieś na przejściu albo na chodniku. Także niby nic, a jednak może być to niebezpieczne. A póki co lecimy dalej w takim razie. Tutaj raczej nic nas nie powinno spotkać po drodze. Na chwilę obecną pod tunelem też przejezdnie. Minęła 14, 8 minut temu. Następne kółko już będzie w godzinach szczytu po części. No i wtedy już na pewno nie będzie tutaj tak wesoło pod tym tunelem. A my wciąż zmierzamy w stronę Herberta. Deszcz tak pada, że szyby zaczęły mi parować. Mimo włączonego nawiewu, jak zwykle, w prawym górnym rogu. Tu gdzie akurat, gdzie lusterko, mam ograniczoną widoczność. Jesteśmy już na swobodnej, a właściwie zaraz już na Kołłątaja. I taki przez chwilę miałem wrażenie, jakbym od wczoraj tu jeździł, jak wjechałem pierwszy raz na ulicę Konstytucji 3 maja. Ale przecież wczoraj już skończyliśmy, nie? To już inna linia zupełnie. No właśnie.
kiepsko się jeździ po tych naszych drogach teraz w czasie deszczu, bo deszcz jest dosyć duży i te wszystkie kałuże, które są na drogach, kryją w sobie dziury. Czasami można niechcący kogoś ochlapać dosyć poważnie, bo kałuża kałuży nierówna, wjeżdżasz niby, wydaje się, płytka, a tam pod spodem dziura i wtedy gwałtownie rozchlapuje na wszystkie strony. Także to jest trochę wkurzające, bo raz, że wpadasz w dziurę, a dwa, że możesz kogoś oblać wodą. Bo jeszcze jak jest sucho, to przynajmniej widzisz, możesz ominąć. A nie sposób wszystkich kałuż ominąć, bo bym musiał jechać lewym pasem cały czas. Także lecimy pierwszy raz dzisiaj na Herberta i będziemy mieli dłuższą trochę przerwę. Trzeba będzie wyregulować ciśnienie, bo wiecie, że nadciśnienie jest niewskazane. A potem będziemy jechać w stronę centrum. 15.43 będziemy do Ilida, więc wracać będziemy samo w godzinach szczytu akurat. Więc będziemy przedzierać się przez najgorsze korki właśnie w godzinach szczytu. Jeszcze w stronę do Ilid w miarę normalnie powinniśmy jechać, ale już z powrotem będziemy wracać, stojąc pewnie na Branickiego w koreczku. No i docieramy po raz pierwszy dzisiaj na Herberta. Ciekawe, ile samochodów na autobusów na Herberta stoi, bo teraz pojechała i 17 i 24, ale już się chyba zaczęły linie dzielone, więc jeżdżą dosyć często 24, więc może stać jeszcze druga tutaj. O, tak właśnie też jest. Stoi druga, 370 stoi. Teraz zobaczymy, który on ma odjazd, bo jak coś, to trzeba iść za potrzebą. I będziemy kombinować. Ulica Sikorskiego w stronę centrum. Godzina prawie 15, dokładnie za 6 minut będzie 15, więc jedziemy godziny szczytu. Tak patrzę, że poziom wody w Białce się dosyć mocno podniósł. Wczoraj jak nie padało, to już był wysoki, a dzisiaj przy tych opadach jest znacznie wyższy jak wczoraj. Tak patrzę, że w niektórych miejscach to zacznie Białka chyba wylewać na łąki. Także na przykład zalać park przy Wierzbowej. A my tymczasem docieramy do byłej naszej pętli na Sikorskiego. Bo już teraz wszystkie 17 dojeżdżają do Herberta. Kogoś to denerwowało, że niektóre nie jeżdżą do końca. No i zmienili w końcu rozkłady na takie, które kończą wszystkie no Herberta. Ale skoro już tak zrobili, to mogliby przystanek zrobić tam, gdzie 25. Po co my tu mamy zajeżdżać za każdym razem? Tym bardziej, że tutaj są teraz 3 autobusy, a tam tylko jeden. Można by było spokojnie zajeżdżać sobie na zatoczkę tutaj, gdzie linia 25 ma przystanek. A my ruszamy dalej. O, akurat sygnalizacja się zapaliła właściwa, bo zatrzymała ruch. Dzięki temu możemy wyjechać. A zaraz wjedziemy w ulicę Witosa, chyba najbardziej niepodziurawiony odcinek na całej trasie 17. Jest tutaj tak dużo dziur, oni zaczęli je łatać, ale to wiecie, takie łatanie na wodę, na mokro, to średnio to łatanie im wychodzi. Znaczy samo łatanie jak łatanie, ale jeśli chodzi o trwałość takiego łatania, przyjdzie wiosna i wszystko powyłazi.
zobaczcie przystanek, jaki łata na łacie, tutaj jest dziura na dziurze, połatana. Teraz jak jechałem w stronę Herberta, to akurat łatali kolejną dziurę. Strasznie to wygląda tutaj. Ta ulica Witosa już ma tyle lat, już mogliby tutaj tą ulicę naprawić, tym bardziej, że śmigają po niej autobusy, więc komfort jazdy jest taki sobie. Zaklejanie dziur, to wiecie, powoduje, że się robią nierówności innego typu, nie? Wyjechaliśmy z tunelu. Tak sobie właśnie teraz do mnie dotarło, że minęła godzina 15 i teraz będziemy zbierać z przystanku pracowników, bo niektórzy tu do 15 pracują, od 7, czy tam od 7.30, a niektórzy do 16, więc wracając z kolei w stronę Herberta też będziemy zbierać ludzików pewnie. Miałem po 1,5 minuty zapasu i niestety wszystko straciłem i dalej stoję, bo samochodziki tak szybko ruszają z miejsca, że zanim poznajdują biegi, zanim się zorientują, że trzeba jechać, to zanim dojechałem do sygnalizacji, to oczywiście zapaliło się czerwone. Także musimy trochę poczekać, pewnie będziemy mieli pierwsze opóźnienie na odcinku tym do w stronę Dojlit. No i patrzcie, co się dzieje na przystanku, ile ludzików. Pogodna też powoli się zapycha już, a my zapewne postoimy w stronę Kaczorowskiego, jak zwykle tam przy Biedronce na 100%. Już z daleka widać, że stoją samochody. No, nie zobaczcie, gdzie się stoi teraz, w korku. Wcale nie w stronę transportowej, tylko właśnie tutaj też się stoi. Wszystko dlatego, że tam na przejściu dla pieszych jest sygnalizacja, która często jest włączana przez osoby przechodzące przez jezdnię. I ona po prostu bardzo często się przełącza na czerwone, o tak jak teraz. No i ruch stoi, bo jedna osoba na przykład chce przejść przez jezdnię, to wszyscy muszą stać kilkanaście sekund. I później znowu następny cykl, bo podejdzie jakaś jedna osoba, znowu wciśnie guzik. I tak w ten sposób właśnie jest zrobione. Gdyby to było zwykłe przejście, no to by przepuścili pieszych i można by było jechać dalej od razu, nie? No ponieważ światło jak się włączy, to ono się nie włączy na 2 sekundy, tylko na kilkanaście sekund. To wszystko rozciąga się w czasie. Jedź. I tak to wygląda. Korek się ustawia. Mamy 1,5 minuty. Mieliśmy 1,5 minuty zapasu, a teraz mamy 1,5 minuty opóźnienia. Taka ciekawostka. Ulica Legionowa. Zobaczcie, jaki koreczek stoi na Legionowej. Żeby nie bus pas, to byśmy stali tak samo. A już niebawem, jak więcej elektryków i taksówkarzy, to tak samo będzie. Będziemy stali. Korzystając z bus pasa, nie będziemy mogli skorzystać z bus pasa, bo będziemy musieli stać, przepuszczać wszystkich. Tu pani szanowna nie idzie. To niech nie idzie. Tu już zaczyna się wpychanie na prawy pas, no bo tu już jest normalny pas, nie bus pas. No i dalej już jest przepychanka. O, wszyscy pchają się na prawo, chociaż później będą się wpychać na lewo, bo to przecież wiadomo. U nas jest taka dziwne takie przyzwyczajenie, że wpychasz się tam, gdzie bliżej, chociaż później i tak skręcasz na przykład w lewo, ale będziesz się pchać na prawy pas.
bo jest to kilka samochodów do przodu, a potem będziesz się przepychać na lewą. To jaki to sens, albo odwrotnie? Stoją wszyscy na prawym pasie i jedziesz dalej w prawo, to nie będziesz się lewym do przodu pchał, żeby później włączać kierunkowskaz i próbować wbić się znowu na prawo. No ale i tak nie jest najgorzej. 15.22, półtorej minuty w plecy jak na razie. Jedziemy dalej, zobaczymy co na Brańskiego. To o czym mówiłem. Zaczyna się wpychanie na prawo teraz. Po to się najpierw ustawiają na lewym pasie, żeby później się wpychać na prawo. A teraz zacznie się wpuszczanie jeszcze z bocznych uliczek. No i jak widzieliście, całkiem nie najgorzej nam się jechało w stronę Doylit, ale trzeba wracać i to mnie najbardziej przeraża, bo trzeba wracać w najgorszym czasie, że tak powiem, jeśli chodzi o przejazd po mieście. No ale co tam, przejedziemy przez Brańskiego i dalej już pójdzie z górki. I mam taką nadzieję. No na razie będziemy próbować tam dojechać. Szczęście deszcz trochę przestał padać. Nie wiem po co te wycieraczki tak chodzą. O, nie, jeszcze jednak pada. Myślałem, że już nie pada. Także lecimy z powrotem. 16.46 powinniśmy planowo dojechać na Herberta, jeśli nam się uda dojechać. Tutaj jak zwykle na przystanku tłok, powroty ze szkoły i jak zwykle o tej porze też tłok na Brańskiego, już tutaj korek stoi. Do tyłu, to nie jest miejsce do stania. Zasłania. A ten cały koreczek stoi aż do ronda, niestety. I tak oto będziemy się przedzierać teraz przez najbliższe kilka minut pewnie. Próbuję coś wyjechać, pewnie 24 albo 4. A my zaraz z kolei będziemy próbować się przedzierać na lewy pas. Ale najpierw trzeba zaliczyć przystanek jeszcze. Także ciekawe jak to wszystko się potoczy. Mamy, no powiedzmy, że jesteśmy punktualnie na przystanku. Także wszystko to, co teraz będzie opóźnieniem, to będzie spowodowane właśnie przejazdem przez ten odcinek do placu Jana Pawła II. O, mistrz wjechał na buspas i co to dało? Thank you.
zamknąć pas i już widzę, jak chętnie kierowcy mi to umożliwiają. No i jesteśmy już na placu Jana Pawła II i pierwsze, co się rzuca w oczy, to jak się patrzy na wprost w stronę ratusza, to brak choinki. Choineczka wyparowała. Dziwne, że jako pierwsze wzięli się za jej wywiezienie. No ale w sumie co za różnica. Także nie ma już choinki, nie ma nastroju świątecznego, nie ma niczego. Nastrój świąteczny powróci w połowie listopada dopiero, jak zaczną wieszać ozdoby, chociaż jeszcze nie wszędzie zdjęte, ale już powoli znikają. A my mamy opóźnienia niecałe 3 minuty, 2,5. Ale tutaj pewnie jak zwykle dojdzie coś, bo strasznie dużo samochodów. Tutaj specjaliści oczywiście poparkowali na środku skrzyżowania i teraz jeszcze następni dojeżdżają, nie wiadomo po co. Teraz jak my ruszymy, to może być tak, że nie będzie przejazdu. No ale to się zaraz okaże. Ulica Pogodna, dojechaliśmy tu z opóźnieniem niecałe 3 minuty. No i ciekawe, jak to dalej się potoczy, bo z tego co widzę, to tam przed skrzyżowaniem ze składową to się piętrzą się samochody, więc pewnie trochę postoimy też i tutaj, więc pewnie kolejne minuty albo dwie dojdą do opóźnienia. A jeszcze przed nami przejazd przez tunel. No i jeszcze trzeba dojechać do tego Herberta, to jeszcze też kawałek drogi. Teraz zobaczymy, jak to się będzie tutaj układać. Na razie będziemy pakować pasażerów na przystanku Bema. Czterdzieści, jesteśmy na Konstytucji 3 maja i wyobraźcie sobie, że opóźnienie 3-minutowe, żeśmy chyba dowieźli prawie że do końca, bo już raczej nadrobić się nie nadrobi, ale cały czas pokazuje mi minus 3, więc tak chyba mniej więcej będziemy dojeżdżać do Herberta z takim opóźnieniem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, ponieważ na końcówce mamy prawie 20 minut przerwy. I to wcale nie jest przerwa na kanapkę, żeby było ciekawiej. Bo przerwy kanapkowe, jak pamiętacie, zaczynamy dopiero o 17.59. Pierwsza przerwa dopiero będzie, czyli jak zajedziemy na plażową. Także nie jest źle. No tak. 17.13, wyjeżdżam z Herberta. Przerwa szybko się skończyła. To wszystko dlatego, że zaczęły się problemy z drzwiami, słuchajcie. Przy okazji miałem odwiedziny. Pozdrawiam wszystkich was, którzy tu byliście. Nie wiem, kto jest kim. Z tych wszystkich was pozdrawiam tak samo. Przy okazji miałem problem z drzwiami. Najpierw nie chciały mi się... Nie, inaczej. Najpierw nie mogłem ruszyć z przystanku, bo cały czas pokazywała kontrolka, że są drzwi otwarte, chociaż były zamknięte. A potem z kolei, kiedy zdjąłem blokadę, żeby móc przynajmniej zjechać do końcowego i coś ewentualnie z tymi drzwiami spróbować zrobić, to się okazało, że nie chcą się zamknąć. No ale jakoś się udało to wszystko finalnie poskładać i na końcowym zaprogramowałem jeszcze raz te drzwi. Na razie jest wszystko ok, mam nadzieję, że tak zostanie. A wszystko zaczęło się od momentu, kiedy jechałem ulicą Sikorskiego i wjechałem na przystanek tutaj po drugiej stronie ulicy właśnie, na przystanek Konstytucji 3 maja. Zapaliła się kontrolka i koniec. Znaczy się zapaliła się kontrolka
od drzwi, zanim się jeszcze otworzyły. Czyli tak jakby były już otwarte, chociaż były zamknięte. Nie migała, tylko się zapaliła. Już kiedyś były takie sytuacje, ale to sporadycznie. Ale najważniejsze, że wszystko jest ok. Jedziemy o czasie w stronę plażowej. Na plażowej pierwsza dzisiaj przerwa na kanapkę, 17:59. I znowu ulica Sikorskiego. I znowu zaraz piekielnie nierówna ulica Witosa. Mam nadzieję, że na tych wybojach znowu się kontrolka nie zapali. Co tutaj robi ciężarówka? Mnie ciekawi, jak tu wszędzie jest zakaz wjazdu ciężarówek. Jakaś chyba nietypowa dostawa była. Ciężarówka. O kurde, jaka muza. To nie ja, to tylko u pani telefon dzwoni. Dojeżdżamy do przystanku Kaczorowskiego z Wierzyniecka. Jeszcze ze szkoły wracali. 17:35. W końcu jeszcze nie jest tak późno, tylko tyle, że ciemno. Znowu zacina deszcz. Zapadowuje mi lusterko deszczem, że tak powiem, nie po polsku. I mało co widzę, wszystko zniekształcone. Trzeba będzie chyba na końcóweczce znowu lustereczko przetrzeć. Tylko że akurat na deszcz to niewiele pomoże, bo jak deszcz cały czas pada gdzieś od tyłu, to i ta widoczność w tym lusterku jest słaba. Na Kaczorowskiego jakaś dyskoteka. Ciekawe, o co znowu chodzi. Czyżby coś się wydarzyło? Stoi na środku radiowóz. Jak, w barierki wjechał. Już wjechał w barierki i uciekł pewnie. Bo barierki pogniecione, sprawcy nie widać. No tak, bo dzisiaj rzeczywiście tak ślisko, że jak można w płotek wjechać, to ja nie wiem. A my lecimy dalej w stronę Dojlit. Chodzi o 18. Dokładnie mamy 17:52. Zbliżamy się tutaj do ronda. To akurat w ogóle nie wiem, jak się nazywa to rondo. Teraz może przeczytam z tabliczki, ale to nie najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że na tym rondzie jest potężna dziura, która jest pod wodą. Trzeba powoli w nią wjeżdżać, bo nawet ją jest objechać. O, to z samego brzegu tutaj. O, i wjeżdżamy w ulicę Baranowicką. Deszcz leje dosłownie, tak jakby to był listopad. Zamiast śniegu, bo wcześniej śnieg padał. Zrobiło się 5 stopni na plusie. I pada normalnie deszcz. My lecimy na tą pierwszą dzisiaj przerwę na kanapeczkę. 18:50, jesteśmy znowu w tunelu, zobaczcie. Jedziemy na Herberta po raz kolejny, przedostatni dzisiaj. Po raz przedostatni i na przedostatnią przerwę na kanapkę. Skończyły się godziny szczytu, zaczęły się teraz przerwy kanapkowe. Mieliśmy kanapkę na Dojlidach, teraz jadę na Herberta. A potem wrócimy na Dojlidy na pół kółka przed końcem. No trochę więcej niż pół. Też będzie przerwa na kanapeczkę. Cóż tu taki ruch, kurde, 19 godziny za 10. Z galerii wszyscy jadą, czy co? Ciekawe.
Pika, deszcz cały czas pada. Także pogoda typowo listopadowa, nie lutowa, że tak powiem. Żeby to śnieg sypał, to bym rozumiał. Bo nawet przysłowie mówi: luty, szykuj buty, ciepłe buty. Tymczasem jest 5-6 nawet stopni na plusie i leje deszcz, tak jakby to była jesień albo wiosna wczesna. No dobra, tak czy siak jedziemy. Tutaj ktoś się czai na rowerze, ale to nie jest przejście do, przejazd do rowerów, tylko przejście dla pieszych, więc nie wiem, co on tam, na co on tam liczy. Godzina 19.22, za 5 minut mamy odjazd. Jesteśmy na Herberta. 19.27 wyjeżdżamy. A ja tak sobie siedzę już, spaszowałem ostatnią kanapkę w dniu dzisiejszym, bo to już 19.20, to już czas najwyższy, żeby zjeść, bo na 20.20 to już będzie za późno. I tak sobie siedzę i patrzę na ten rozkład. I tak patrzę, jak zmiennik dzisiaj pracował od rana. Już pomijam fakt, że miał wyjazd 3.42, to chyba jest jeden z pierwszych wyjazdów, bo chyba 3.20 jest wyjazd na dwójkę, wcześniej, a może już i nie jest, bo kiedyś to pamiętam, że było chyba 3.40 chyba było też na dwójkę wyjazd kiedyś, bo nawet sam wyjeżdżałem na tą linię. W każdym razie tak patrzę na rozkład i tak się zastanawiam, kurde, jak się wyjeżdża 17 na linię, to albo się jedzie w stronę Herberta i na przykład przystankiem włączenia jest stacja paliw przy Shellu, przystanek, a jak się jedzie w drugą stronę, to przystankiem włączenia jest Pogodna Żeromskiego jako pierwszy przystanek. Nie? A ja tak patrzę, kurde, co jest grane? Przystanek włączenia Ken Pietkiewicza. Czyli wychodzi na to, że autobusem jedzie się z zajezdni aż tutaj na pętlę i tak naprawdę nie zaczyna się od pętli, tylko zaczyna się z Pietkiewicza. Dziwne to trochę. To już mogli tak zrobić, żeby wjechać chociaż od pętli zacząć, nie? A tu przy pętli jest pusta kratka, więc tak na pętlę nie zajeżdża autobus. Ale żeby zacząć od Pietkiewicza, to i tak musi tędy przejechać koło pętli i jechać na Pietkiewicza. Ale jaja. Ja z rana nie jeżdżę, to nawet nie miałem pojęcia, że takie coś jest. Myślałem, że normalnie zaczyna pod zajezdnią, czyli skręca w stronę Herberta. Pierwszy przystanek z brzegu jest rozpoczęcie, wyjazd na trasę. No to ładnie, no tak, ale gdyby było tak, jak ja mówię, to on by musiał mieć wyjazd nie 3.40, tylko musiałby wyjechać pewnie gdzieś koło 3.20, żeby jechać normalnie trasą do pętli na Herberta. No widzicie, człowiek całe życie się uczy, kurde, niby pracuje, niby wszystko tutaj człowiek wie, ale jednak nie wszystko wie. Także taka ciekawostka dzisiaj dla was, nawet nie wiedziałem, że tak jest. Czyli wychodzi na to, że autobus, tylko nie wiem, czy wszystkie tak jeżdżą, ale podejrzewam, że nie, te późniejsze kursy pewnie już normalnie jadą. Pierwszy przystanek włączenia jest na tym, jest na, normalnie na, no kurde, na przystanku składowa stacja paliw. Ale ciekawi mnie, jak jest na dwójce, możliwe, że na dwójce też tak jest, że zaczyna z transportowej, a nie w stronę Nowego Miasta. Pierwszy kurs na przykład z rana, jak jedzie dwójka. To też może być tak, że on jedzie na transportowej i z transportowej startuje. Ja już nie pamiętam. Wiem, że kiedyś 3.40 miałem wyjazd właśnie chyba na dwójkę. I pamiętam, że wyjeżdżałem właśnie z zajezdni, ale teraz nie pamiętam, czy ja właśnie jechałem na transportową, czy ja jechałem normalnie, czy przystanek włączenia to był tutaj pierwszy przystanek na Żeromskiego pod górkę, przed górką. W stronę Nowego Miasta. No już teraz nie pamiętam. Dobra, ja tu gadam, a tu trzeba jechać. Za pół minuty odjazd. No tutaj po prawej na Kołłątaja to ten całkiem fajny bloczek zmajstrowali. Jeszcze niedawno jeździłem, tu dźwig stał. Jeszcze blok budowali
piętro po piętrze, a teraz już wykończone, pięknie, kurde. Bariereczka zrobiona, taki jakby podmurówka. Na górze parking za barierką. Latarnie już takie nowoczesne będą. Fajnie to wygląda. Taki bloczek nowoczesny postawiony. A my jak zwykle trafiamy na bardzo fajne światełko. Na razie jedziemy o czasie, ale gdyby to była dwójka albo 26. Ta właśnie, a propos 26, to mówiłem chyba, że jutro 26 znowu. Znowu będą zmagania z rozkładem. A jutro to dopiero będą zmagania. Przecież teraz się zaczął rok szkolny. Na szczęście jutro jest środa. Ja najbardziej lubię ten dzień. Ale pomimo tego, że jutro jest środa, to jednak już ruch jest zupełnie inny na mieście niż było to jeszcze tydzień temu. Ulica Pogodna za 8.20. Nikt nie jedzie do miasta, a nawet studenciaków nie widać. Siedzą w taką pogodę, nie chce im się łazić pewnie. Nic się nie dzieje. My lecimy na Dojlidy. Osób może z 5 w autobusie. No może więcej troszkę. Na pewno nie więcej jak 10 osób. I praktycznie jadą od Słonecznego Stoku i Herberta. Po drodze nikt nie wsiadał. Dopiero tutaj na Pogodnej, na Składowej też nikt nie wsiadał. Także praktycznie ruch niewielki w interesie. I tak sobie jeździmy. No. Dzisiaj wcześniej zacząłem, to tak się dziwnie czuję, że już kończę zaraz. Bo jest godzina dopiero 20 zaraz, a ja już jadę w ostatnie kółko. No i jestem już na Plażowej. Ostatnia dzisiaj przerwa na kanapkę i to chyba najdłuższa z tych wszystkich przerw kanapkowych, bo ma chyba ponad 15 minut. Nie chcę się kartki odwracać. A kierowca sobie odpoczywa. Do odjazdu mamy 16 minut. No i co ja wam powiem? Pogoda jest taka jak wtedy, kiedy ta kobieta mi tutaj na przejściu wyparowała. Dokładnie taka sama pogoda. Nie dość, że pada deszcz, to jeszcze wieje wiatr. Także nieciekawa jest pogoda. No i sobie siedzę, odpoczywam przed zjazdem do domu. Taka oto ciekawostka. Teraz pojedziemy o godzinie... A który mamy odjazd? 20.41 mamy odjazd. 20.41 mamy odjazd. Pojedziemy sobie na Herberta i z Herberta będziemy zjeżdżać do zajezdni. O i także cóż, odpoczywamy. Odpoczywania ciąg dalszy. Podziwiamy krajobraz, chociaż mało co widać przez te szyby. Nie dość, że brudne, to jeszcze zapadane deszczem. I tak oto mijają. Minuta za minutą do odjazdu. Słyszycie jak wieje? Nie wiem czy to będzie słychać, bo mało tego, że wieje, to jeszcze pod drzwiami widzę jak woda wpływa do środka dosłownie, bo spływa po drzwiach, a wiatr ją wpycha do środka przez szczelinę w drzwiach. No komedia, kurde. Na plaży idealna pogoda dzisiaj, więc dlatego jestem na Plażowej. Masakra, jaki deszcz. Bo jest to 1.25 prawie. Jesteśmy na Kołłątaja w stronę Herberta. Po raz ostatni dzisiaj. Jedziemy na końcówkę. 21.31 powinniśmy dojechać. 21.34 powinniśmy wyjechać stamtąd w stronę zajezdni. Także końcówka już dzisiaj. Deszcz trochę mniejszy zaczął padać. Bo już nawet wycieraczki wyłączyłem. Bo wnerwiają mnie, jak cały czas się machają. O, 1.17 też zjeżdża już. Czy nie? Nie, do Ilidy. Kurde, dużo tych 17 jeździ, bo po drodze już 3 mijałem. Na Hetmańskiej minąłem i teraz znowu.
jadę na Herberta, zmieniam tabliczki i będę wracać w stronę miasta, czyli będę jechać do przystanku składowa hurtowa, czyli dokładnie do tego samego, od którego dzisiaj zacząłem pracę. Dzień dobry, wieczór. Wyjeżdżam z zajezdni. Się udało mi się zaparkować nawet na terenie zajezdni, czyli za szlabanem magicznym. Teraz będziemy wyjeżdżać w prawo, ale muszę od razu odbić na lewy pas, bo tu na prawym pasie jest taka wielka dziura, że dwa razy chyba dzisiaj wpadłem w nią autobusem, bo jak jest w niej dużo wody, to nie widać w ogóle tej dziury. Jak jest woda wychlapana, to wszystko ok. Gdzieś tutaj na wysokości, nawet nie wiem w tej chwili, gdzieś tutaj przed przejściem dla pieszych, taka wielka jama, że jak autobus wpada w tą dziurę, to po prostu masakra. Cholery można dostać teraz, dziurawe są ulice, to bardzo po tej zimie, jeszcze zima się nie skończyła, ale po tych wielkich mrozach, które były. I takim osobowym samochodzikiem, jak się jedzie, jakby w taką dziurę się wtarabanić, to powiem wam, że można zostawić zawieszenie, albo przynajmniej kurde koło uszkodzić. W najlepszym wypadku, bo w najgorszym wypadku to można stracić zawieszenie z przodu. No, także tak to wygląda, moi drodzy. 17 dzisiaj przeszło do historii. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, dobrze się ułożyło. Mieliśmy mały problem z drzwiami. No, także jakoś dzień minął. Jakoś dzień minął. Na szczęście pogoda gorsza nie była niż przez cały czas pracy. Na szczęście przymrozek też nie przyszedł, żeby to wszystko zmroziło. Wtedy dopiero było wesoło. No i jakoś dzień się skończył, jakoś dojeździliśmy do tego końca. Problemu z pasażerami też żadnych tam nie było. Dzisiaj krótki rozkład, w sensie do wczesnej godziny, więc... A zresztą dzisiaj wtorek, taki martwy dzień, podobnie zresztą jak jutro środa. Zatem nie było najgorzej. Więc tyle na dzisiaj, moi drodzy. Zapraszam na jutro na kolejny dzień. Jutro będzie linia 26 ponownie. Niedawno była, więc teraz znowu. 17 co prawda już jakiś czas nie było. No, także jutro będzie linia 26. No i ciekawi mnie, co będzie... Co będzie w piątek, bo jutro czwartek, piątek kierowca pracuje. W sobotę, jako sobotę, weekend, to co by nie było, to i tak będzie dobrze, bo weekend na spokojnie można pojeździć. No, ale zobaczymy, co będzie w piątek. No, ale o tym będziemy się martwić dopiero w czwartek. A że w czwartek mam wolne, więc w czwartek odcinka nie będzie, ale u was to i tak wszystko bez zmian. Zatem pozdrawiam serdecznie. Tyle na dzisiaj, dziękuję za uwagę i zapraszam na następny.